To już otwieramy. Czekaj, tylko powiemy siemanko! Siemanko! Witajcie na kanale Pierogi z Kimchi w kolejnym odcinku. Mogliście się tego spodziewać, mamy już prawie Wielkanoc, a nie było jeszcze wielkanocnej paczki, więc otwieramy. Mam tutaj jedną paczkę od moich rodziców. Nie powiedziałam od mojej mamy, więc sukces już na początku odcinka. I już otwieramy. Ta paczka podobno w większości ma rzeczy dla Sonu, ale no kto by się spodziewał czegoś innego, w końcu jedyny wnuczek. I Sonu, co my tu mamy? Co to? Małpka George. Małpka George. Mam tu książeczki Małpka George. Nie wiem jak wy. Myślę, że wszystkie matki mnie zrozumieją, ale po czytaniu przez rok Kici Koci codziennie ma się już dość. Więc ta Małpka George niekoniecznie jest wybór Sonu, to bardziej mój wybór, ale Małpka George jest super. Mam tu takie dwie grubsze książeczki z Małpką George. Wiem, że je mam, bo sama je sobie wybrałam, bo one nie są jakoś tak popularne w różnych sklepach i tak dalej, a są super. Małpka George jest naprawdę fajna, przepadam. I Sonu tutaj już wyjął jeszcze jedną książeczkę. Świnkę Pepę. Świnka Pepa to ostatnio jest nasza najlepsza przyjaciółka. O, to jest Syrenka Pepa. Ale super! Kto to jest? Świnka Pepa. Mamy tutaj świnkę Pepę, Sonu już jest pogrążony w czytaniu komputer i zobacz, Sonu, co ty tutaj masz. Świnkę Pepę. Świnkę Pepę w Krecim Kopcu. Zawsze czytamy po polsku książeczki przed snem. Sonu też ogląda czasami bajki po polsku, ale to nie przed snem, bo wtedy nie ma spania. I mam nadzieję, że to jakoś dobrze wpłynie na jego język polski. I mam tu jeszcze w tej paczce, wyłania mi się, barszcz biały, ale ja w tym roku, czy to widać, tam sobie stoi, robię zakwas na żurek, więc będzie trochę inaczej. Mam nadzieję, że mi wyjdzie, ale dobrze mieć tu ten barszcz w razie czego. Mamy tu całą masę ubranek, jo! Babcia tutaj największy, najbardziej dbająca o modę Sonu osoba. I dziadek oczywiście. Mam tutaj taki całą masę różnych ubranek. Na pewno je zobaczycie w przyszłych odcinkach. Co ty się tu już dorwałeś? O! Jest! Jest to, co mówiłam, że mi na pewno mama wyśle, jak widzieliśmy to w Homeplusie. A, nie widzieliście jeszcze tego odcinka. Planuję jeszcze taki odcinek o świętach, o przygotowaniach do świąt. I tam byłam w supermarkecie. Mam nadzieję, że to się nagrało. I mówiłam, że na pewno mi mama wyśle takie jajka. I one też tam były, więc... Dziękuję. I mamy tutaj jeszcze więcej mody. Ła, Sonu, ty ostatnio lubisz dinozaury. Kto to jest? Jak to jest, że ja tu się interesuję ubrankami, a Sonu się interesuje czekoladą? To jest coś dla taty, Sonu. Ale my też sobie dziabniemy. Najbardziej ulubione jego jajeczka. Otworzyć? A tylko jedno. Trochę tu chyba będzie wielkanocnych słodyczy. No w Korei nie ma wielkanocnych słodyczy, tak jak zobaczycie. Nie ma za bardzo wielkanocnych słodyczy. Nikt tutaj się nie przejmuje jajeczkami z czekolady, zupełnie tego nie rozumiem. Lubisz dinozaury? Tak. O, ile tu jest zajęcy. Mamy tutaj bardzo dużo zajączków. Moja mama mi mówiła, że mi wyśle troszkę więcej, żebym się podzieliła z dziećmi mojego... męża chciałam powiedzieć, ale mój mąż nie ma innych dzieci. Z dziećmi siostry mojego męża. Z dziećmi siostry mojego męża, bo one są, jak wiecie i widzieliście, już bardzo, bardzo urocze i też nie mają zbyt wiele okazji do jedzenia wielkanocnych króliczków, więc przekażę im, chyba im wyślę, bo nie wiem, czy się spotkamy przed Wielkanocą, raczej nie, bo to już zaraz, więc przekażę im. Tu mamy jeszcze jednego króliczka. To jest taki bardziej luksusowy, to dzieci nie docenią, to się rodzice zajmą. I co my tu jeszcze mamy, Sonu? O, jeszcze mamy takie czekoladowe jajeczka. O, a tego my nie znamy. Te to musimy... Tu jest jakieś z Niemiec, bo tu jest napisane bonbons. Czyli bonbony. Panie kochanie, proszę. Dobre? Jejku, znowu byś miał szok cukrowy. Sonu tutaj ułożył kolekcję zajączków. Czy dobre to jest? Uwaga, test na żywo. Nie wiem, czy kupowaliście, ale jeżeli nie, to zaraz wam powiem, czy warto. Czy jajeczka ze 108 kalorii? Warto. A tu jest mleko i kakao. Tutaj mamy jajeczka orzech laskowy, a tu mleko i kakao. Zaraz sobie, Sonuś, otworzymy. Co, ty już znalazłeś świnkę Pepę? Tak?
Patrzcie, makaron ze świnki Pepy. Ostatnio dostałam od Wiktorii dużo takich makaronów różnych. Tam była świnka Pepa, SpongeBob. Co tam było jeszcze? Minionki, ale takich makaronów nigdy za dużo. Te makarony super wchodzą z sosem. Uwielbia je z sosem. Co ciekawe, tata Sonu też je lubi z sosem. Zawsze zgaduję razem te kształty, więc bardzo dziękuję za makarony. Tutaj Sonu już wyciągnął. Magia barw różowa. Magia barw pastelowa, miks dekoracji. Ale superowo. Ja kocham te dekoracje. W Korei nie ma tak ładnych dekoracji. Są na przykład takie wielkie słoiki jakichś kwiatków tylko pastelowych, a takich nie ma. Ja, Sonu, mała księżniczka, mamo, dziękuję. Patrz, to jest brokatowa posypka. Popatrzy na mnie jak na wariatkę. Kocham. Bardzo fajnie, będziemy robić mamusi księżniczkowe ciastka. Nie otwieramy tego. I co my tu jeszcze mamy, panie Sonu? Mam tutaj jedną rzecz, którą bardzo prosiła moich rodziców, żeby mi wysłali. To jest mój pisak, to jest, nie wiem czy to widać, mój pisak Samsung do telefonu. Oho! Co to? Prosiłam mamę, żeby mi wysłała to, bo zostawiłam na biurku w swoim pokoju tego pisaka. Bardzo mi się on przydaje przy robieniu miniaturek, bo mogę sobie wyciąć coś ze zdjęcia i miałam jakiś taki inny pisak, kupiłam. On przez przypadek nie kupiłam z Samsunga, tylko jakąś podróbkę, która swoją drogą kosztowała jak normalny pisak z Samsunga. I już poprosiłam mamę, żeby mi wysłała w paczce, bo już nie chciałam kupować trzeciego pisaka, więc mam. Sonu, co to jest? To jest twoja wkrętarka? To jest Sonu wkrętarka na baterię, którą miał do takiej zabawki. Okazuje się, że zabawki kupione tutaj, takie samochodziki na śrubki mają taką samą. Znalazłeś? Mają takie same śrubki, będą pasowały do tej wkrętarki, więc to akurat tato znalazł. O, jeszcze jeden królik. I co my tu jeszcze mamy? Sonu, ubranka. Dobrze, więcej ubranek. Takie wszystkie są ładne zawsze. Sonu będzie najlepiej ubrane dziecko w swoim przedszkolu. Ła, NASA! Sonu, zobacz, NASA, co ty znalazłeś? No. Mamy z Sonu inne priorytety. Sonu sobie tutaj dobiera do kolekcji czekoladki. Ładne wszystkie, jak super. Tu jest jeszcze taka. Tu jest jaka? Sonu, co tu jest? O, to jest dobre. Mama mi mówiła, że to wysłała. Koszulka z Polski z napisem Seul. Jeszcze jeden? Tak, i co tu? A Sonu, a co to jest? O, jest. Smak dzieciństwa. Zobaczcie, makaron gwiazdki. Kto pamięta makaron gwiazdki? Podobno teraz wcale nie jest tak łatwo go dostać, chociaż kiedyś był dostępny w każdym supermarkecie. I z Lubeli był nawet gwiazdki makaron. A mama mówiła, że teraz nie mogli znaleźć za bardzo. Makaron gwiazdki. O, Sonu, co to jest? Sonu czapka? Tak. Tak, Sonu wiedział, że dostanie czapki, bo babcia mówiła. I jeszcze raz czapka, nakładaj. No, nałóż sobie. Nie, to to. Ja, ale fajny. Ta kolejna koszulka. Ile ty masz tu spodni? Mam jeszcze marcepanka. Kocham marcepanek. Marcepan to jest coś, co musi być w każde święta. I mam tutaj, prosiłam mamę o aromat, o esencję waniliową, bo ta koreańska jest taka sobie. I mam tu też inne. Mam tutaj jakiś naturalny aromat czekolada. Tutaj mam wanilia z Madagaskaru, migdał z Maroka, a to teraz już nie mówią tak normalnie, tylko jest czekolada z Brazylii. Wanilia z Madagaskaru, migdał z Maroka. Ja poprosiłam mamę o ten migdałowy, bo kupiłam bardzo dużo migdałów mielonych, bo... Myślałam, że będę mistrzynią w robieniu makaroników. Jak już ostatnio wspominałam, nie znalazłam w tym szczęścia, więc muszę coś zrobić z tymi migdałami. Pomyślałam, że z esencją migdałową i z cukrem to się zrobi z tego marcepan. Ale już mam marcepan, więc może się jednak wstrzymam. Może popróbuję te makaroniki jeszcze. Jeszcze jedziemy tutaj ze spodniami. Prosiłam mamy o spodnie z Pepko, bo spodnie z Pepko są najlepiej pasują na Sonu, bo są wystarczająco długie i wystarczająco chude. To są akurat z Rizeft, ale chyba będą dobre, takie eleganckie, z kieszeniami Sonu, zobacz. I ja tutaj widzę coś w reklamówce zapakowane, tak żeby się nie stłukło ani nic i już chyba wiem co to będzie. Ła, jakie fajne! Chłopie, ile ty masz ubrań? Sonu już jest ubrany na całą wiosnę i lato. Ahoj! A, bo myśmy tu jeszcze mieli krótkie spodenki. I? Uff, pieski, Sonu, zobacz! To są twoje ukochane. Kto to jest? Psi Patrol, lubisz? Tak. Tu też jest Psi Patrol, ale będziesz robił furorę w przedszkolu. Tu jest jakaś świnka Pepa, taka szałowa. Sonu, zobacz, jaka świnka Pepa.
Ale będziemy czytać. I teraz mama będzie robić juhu. Dziękuję, rodzice. Mam likierek. W Korei nie ma likierów. No dobrze, Sonu poszedł, to możemy tutaj bez obaw pokazywać alkohol, nie będzie to dziwne. Mam likier, w Korei nie ma likierów, oprócz Malibu, który jest bardzo drogi, a wszędzie Malibu jest drogie, i takiego kawowego. Taki kawowy likier jest zagraniczny, tylko te dwa likiery widziałam w Korei, żadnych innych. No, a przy świętach to tak wypadałoby. To by było na tyle z paczki od moich rodziców. Jak widzicie, była ona bardzo skupiona na wnuku, ale bardzo jestem wdzięczna za to moim rodzicom, że tak dbają. No ten makaron gwiazdki, jak na niego patrzę, to mnie wzrusza. Nie wiem czemu, ale jakieś mam takie wspomnienia z nim miłe związane. Jest chyba jedynym makaron, z którym lubię rosół, bo musicie wiedzieć o mnie jedną szokującą rzecz. Chociaż może już mówiłam, nie przepadam za rosołem. Ale Sonu lubi, na szczęście. I Sonu już stwierdził, że nic już ciekawego nie znajdzie w paczce dla siebie chyba. Stałam sama tutaj, ale to nie koniec. Niby powyciągałam wszystko, ale przyszła też dzisiaj razem z tą paczką od moich rodziców. Paczka, którą zapomniałam, że przyjdzie, bo to już dawno mi mówiła osoba, którą ją wysłała, że ją wysłała. Więc no bardzo jestem podekscytowana na tą paczkę. No i paczki od widzów zawsze są bardzo takie niesamowite, nie ma się pojęcia, co tam się dostanie. I ja dostałam tą paczkę od Witki Kseni, która widziała, że mam duże zapotrzebowanie na ściereczki tego typu rzeczy i widziała, że dostawałam też w paczkach od mamy takie ściereczki, a sama pracuje w jakimś niemieckim sklepie ze ściereczkami i ręczniczkami, więc wysłała mi ich sporo. Sonu, to jest twój chyba taki ręcznik. O, to idź do taty, to ci tata da baterię. I nawet jest liścik. Siemanko Wiora, cieszę się, że paczuszka doszła i mam nadzieję, że ściereczki się podobają i będą potrzebne. Dla małego Sonu też jeszcze było trochę wolnego miejsca. Dzięki za zaufanie i za wspaniałe filmiki. Wasze pozdrowienia, Ksenia. Dziękuję. Dziękuję, bardzo mi jest miło. I mam tutaj, to chyba o to chodziło, że to jest dla Sonu, ten ręczniczek. A tu mamy ściereczki, uwaga, przegląd ściereczek. Jo, z krabem. Trzeba będzie tutaj jakieś owoce morza Sonu ogarnąć, jakiś przepis. Jakie to są luksusowe te ścierki, ale subcio. I jakie ładne pastele. Taka jest, te ścierki są takie ładne, żeby mogły za szaliki robić. Tutaj jest taka tylko, że ruszowa. I tu są jeszcze takie twardsze, takie fajne, one będą super jako na przykład przykrycie na stół, żeby coś ułożyć na tym. O, a może to wykorzystamy na wielkanocnym stole, bo nic nie mam ładnego. To jest ściereczka, ale myślę, że można ją wykorzystać nawet jako jakiś obrusik na stół, bo taki mały bieżnik, bo jest taka bardzo fajna, taka gęstszy, splot ma. O, tu jest jeszcze taki kolor, ale ładne kolory, takie wiosenne. Tu jest taki. Tu też jest bardzo ładny. Sonu, masz wkrętarka? Działa bateria? To jedziemy z tym. Tutaj mamy taką bardzo ładną pastelową. Po prostu przegląd ściereczek na kanale pierogi. Jo, tato do jakiegoś kawowego przepisu musiałaby się nadać. I uwaga, uwaga, ostatnia ściereczka, Sonu. Ostatnia ściereczka. Taka, bardzo ci, Kseniu, dziękuję, ściereczki są piękne. I moim rodzicom też bardzo dziękuję za te wszystkie słodycze i inne rzeczy, ubranka. No, nie pozostaje mi nic innego, jak wziąć się za pranie tych wszystkich ubranek dla Sonu. Za sprzątanie przed świętami. Wydaje mi się, że całkiem możliwe, że widzimy się jutro w kolejnym odcinku, ale gdyby jednak nie, to życzę wam wesołych świąt, wszystkiego dobrego. I bardzo dziękuję, że byliście ze mną. I otwieraliśmy tą paczkę razem. Tak więc wygląda na to, że to już koniec tego filmiku. Ja już wiem, czym się zajmę, jak Sonu pójdzie spać. Dajcie znać, czy wasze dzieci też lubią świnkę Pepę. Świnka Pepa jest w ogóle niepopularna w Korei. Nie ma w koreańskiej telewizji świnki Pepy. Świnka Pepa już dynda, więc ja już kończę ten odcinek. Mówimy wam... Pa, pa. Mówimy wam pa, pa.